W dniu dzisiejszym mamy około 200 osób walczących ze skutkami katastrofy, jak również 17 łodzi. Na chwili obecnej skupiamy się przede wszystkim na niedopuszczeniu do przedostania się złotej algi ze zbiornika Dzierżno i z czwartej sekcji kanału Gliwickiego dalej w kierunku Odry. Przez te dwa tygodnie udało nam się powstrzymać to przedostawanie się złotej algi dalej, po to, żeby złota alga nie infekowała Odry i nie doprowadziła do powstania wielkiego kryzysu ekologicznego. Jeżeli dziś miałabym ocenić sytuację, to mamy ją względnie pod kontrolą i faktycznie ta sytuacja ze złotą algą nie rozszerza się na tereny inne niż sam zbiornik Dzierżno. To wszystko dzieje się za zasługą eksperymentu, który odbywa się za naszymi plecami. To jest eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu, nadtlenku wodoru, który w odpowiednich dawkach wpuszczany do wody wpływa na znaczną redukcję złotej algi. Od początku roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał około 7 tysięcy próbek i przeprowadził ponad 80 tysięcy testów na obecność algi w ponad 11 punktach nad Odrą i również na Wiśle i na bieżąco monitoruje obecność algi. Oprócz tego we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego zamontowaliśmy 30 punktów monitoringu stałego, gdzie Państwo online możecie 24 godziny na dobę sprawdzić poziom zasolenia, poziom pH, temperaturę i natlenienie wody wzdłuż Odry. Oprócz tego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej stworzył z nami system przewidywania zasolenia na 72 godziny do przodu, tak żebyśmy mogli przewidywać lepiej i lepiej i prognozować i reagować na kryzysy takie jak dziś mamy na zbiorniku Dzierżno. Oprócz tego, tak jak wspomniała pani minister, w tym roku powstanie pierwszy kompleksowy plan instalacji, budowy, inwestycji w urządzenia odsalające, tam gdzie one są zasadne, tak żebyśmy wreszcie zaczęli odsalać, oczyszczać polskie rzeki, zaczynając od Odry, bo alga nie wzięła się tu znikąd. Alga jest tu przede wszystkim z powodu wysokiego zasolenia słodkowodnych rzek, dużej dostępności biogenów, które spływają z pól, dużego zanieczyszczenia. Przypomnę, że ponad 90% wód powierzchniowych w Polsce ma stan zły lub bardzo zły. Musimy się nad tym pochylić i właśnie to robimy.